Izba Reprezentantów Stanów Zjednoczonych impiczowała, nie mamy chyba dobrego polskiego odpowiednika na to słowo, impiczowała prezydenta Donalda Trumpa. Wydarzenie jest absolutnie historycznych rozmiarów, ponieważ w historii USA tylko dwóch prezydentów zostało poddanych impeachmentowi. Andrew Johnson w 1868 roku i Bill Clinton w 1998 roku. Z impeachmentem najczęściej kojarzony jest co prawda Richard Nixon, ale nie jest to dobre skojarzenie. Znaczy jest i nie jest zarazem, dlatego że Nixon zrezygnował ze stanowiska, zanim kongres cokolwiek zrobił. Kongres planował wtedy impeachować prezydenta, natomiast zanim cokolwiek zostało zrobione, Nixon podał się do dymisji i złożył swój urząd. Z tego względu bardzo ważne jest, żeby zrozumieć, czym tak naprawdę impeachment jest. Na jakim w tej chwili znajdujemy się etapie i jakie będą kolejne kroki tego procesu politycznego w Stanach Zjednoczonych. Na początek bardzo ważne rozróżnienie. Impeachment nie oznacza usunięcia z urzędu. Impeachment może prowadzić do usunięcia z urzędu, natomiast to nie jest usunięcie z urzędu. Tak naprawdę można powiedzieć, że jest to postawienie w stan oskarżenia. Tyle, że nie robi tego prokurator, tylko ciało ustawodawcze. W tym wypadku jest to amerykańska Izba Reprezentantów. Kiedy więc słyszymy, że Donald Trump został poddany impeachmentowi, to tak naprawdę znaczy tyle, że amerykańscy kongresmeni postawili mu jakieś zarzuty. Uważamy, że prezydent popełnił następujące uchybienia nielicujące z jego urzędem. To wszystko. I właśnie z tego względu Bill Clinton, chociaż został postawiony w stan impeachmentu, nie stracił stanowiska. Chociaż Andrew Johnson został postawiony w stan impeachmentu, też nie stracił stanowiska. Bo impeachment tylko do usunięcia z urzędu prowadzi, czy też raczej może prowadzić, ale nie jest z nim tożsamy. Z urzędu prezydenta usuwa Senat w procesie, który jest następstwem impeachmentu. Ale do tego wrócimy za chwilę. Na razie być może niektórzy z Was, którzy nie śledzą na bieżąco amerykańskiej polityki, mogą sobie zadawać pytanie, no przecież tego Trumpa oni tam cały czas krytykują, to dlaczego ten impeachment dopiero teraz jest? I to jest bardzo dobre pytanie. Przecież wystarczy sobie przypomnieć tak naprawdę dosyć długą listę grzechów Donalda Trumpa. Na przykład, kiedy jego osobisty prawnik Michael Cohen przyznał, że zapłacił aktorce filmów porno Stormy Daniels za milczenie w sprawie krótkiego romansu aktorki z ówczesnym jeszcze biznesmenem podczas kampanii wyborczej. Za co Michael Cohen zresztą trafił do więzienia. New York Times dodatkowo od 3 lat bardzo dokładnie śledzi perypetie podatkowe Trumpa i gazeta mówi wprost: prezydent w trakcie całej swojej kariery w biznesie prawdopodobnie unikał płacenia podatków, nie płacił tyle, ile powinien był płacić, korzystając z różnych podatkowych trików. Idźmy dalej! Rodzina prezydenta, córka Ivanka i zięć Jared Kushner są zatrudnieni w Białym Domu na stanowiskach starszych doradców i obydwoje używali do służbowych celów prywatnych kont pocztowych. A przecież to jest tak jakby osnowa, oś i główny leitmotiv kampanii wyborczej Trumpa z 2016 roku, gdzie właśnie to zarzucał swojej przeciwniczce Hillary Clinton, że używała prywatnej skrzynki do prowadzenia oficjalnej państwowej korespondencji. Co więcej, syn Donalda Trumpa, Donald Trump Jr., spotkał się w czerwcu 2016 roku z rosyjską prawniczką Natalią Weselnicką w Trump Tower w Nowym Jorku w sprawie szukania haków na Hillary Clinton i Donald Trump Jr. napisał o tym oficjalnie na Twitterze. Co więcej, Trump zaprzeczał, jakoby wiedział w ogóle o spotkaniu. Nie zmienia to jednak faktu, że Michael Cohen, kiedy zeznawał przed kongresem, potwierdził, że Trump doskonale o spotkaniu i o jego celu wiedział. Pan Trump wiedział o i kierował negocjacjami w sprawie moskiewskiego projektu podczas kampanii wyborczej i kłamał na ten temat. A no tak, jest jeszcze to, o czym właśnie wspomniał Michael Cohen, czyli fakt, że Trump podczas kampanii wyborczej był oskarżany o to, że prowadzi interesy w Rosji. Konkretnie chce zbudować tam hotel noszący jego nazwisko. A ponieważ w Rosji nie buduje się rzeczy od tak, bez uzyskania przychylności władz, oznaczałoby to, że potencjalny przyszły prezydent Stanów Zjednoczonych ma bardzo silne kontakty biznesowe z wierchuszką rosyjskiej władzy. Niezbyt komfortowa sytuacja, biorąc pod uwagę, że jednocześnie mówimy o konkurencyjnym, obcym mocarstwie. Trump wyparł się wówczas jakichkolwiek związków ze sprawą, poza tym projekt nigdy nie wypalił, więc sprawa po pewnym czasie umarła śmiercią naturalną. Natomiast jest to jeden z kolejnych kamyczków do koszyczka, w których zebrane są grzechy i grzeszki obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Problem polega na tym, że nawet jeśli uznamy, że żadna z tych rzeczy nie licuje za bardzo z najwyższym urzędem w państwie, o tyle też każda z nich, a nawet wszystkie razem wzięte,
nie miały odpowiedniego ciężaru, który w efekcie doprowadziłby do impeachmentu. Ciężaru tego nie miał również raport Roberta Muellera, byłego szefa FBI, który stanął na czele takiego specjalnego zespołu dochodzeniowego, powołanego na samym początku kadencji Donalda Trumpa przy Departamencie Sprawiedliwości właśnie po to, żeby sprawdzić ewentualne związki prezydenta, tudzież osób z jego otoczenia z Rosją. Teraz być może już nie pamiętamy o tym, ale kiedy Donald Trump obejmował władzę, kiedy przejmował obowiązki prezydenta Stanów Zjednoczonych, była taka atmosfera w Stanach, że zbyt często Moskwa, Kreml, Rosja, Rosjanie pojawiają się w kontekście prezydenta i właśnie osób z jego otoczenia, że jest tego troszkę za dużo. Tutaj jakiś nieruchomościowy biznesik w Moskwie, postawimy hotelik. Tutaj były agent brytyjskiego wywiadu wydaje tajne dossier, w którym jest stwierdzone, że Rosjanie mają na Trumpa kompromaty. Jednym z nich taśma wideo, na której widać, jak już urzędujący prawie prezydent, biznesmen nowojorski, zabawia się w jednym z moskiewskich hoteli z prostytutkami w grę zwaną z angielskiego Golden Shower. Proponuję, żebyście Państwo zgooglali to na własną rękę, jeżeli nie wiecie, co to jest. Golden Shower. I różne inne rzeczy. Pojawiło się wtedy ciśnienie polityczne, aby te sprawy wyjaśnić. Stąd właśnie powołano Roberta Muellera, byłego szefa FBI, cieszącego się zresztą bardzo dużym szacunkiem, jako świetny dochodzeniowy, doskonały śledczy. Raport Muellera był widziany jako coś, co może doprowadzić do politycznego trzęsienia ziemi w Stanach Zjednoczonych, ponieważ wszyscy uważali, że tych poszlak wskazujących na związki Trumpa i jego otoczenia z Rosją jest po prostu zbyt dużo, że coś z tego raportu musi wyjść. I niestety, nic takiego się nie stało, ponieważ raport, kiedy wyszedł po takim przeciąganiu liny, czy opublikować go w całości, czy trzeba powycinać z niego treści, ile powycinać, jak dużo, czy nie zostanie wykastrowany w ten sposób, został opublikowany i niestety nie zawierał żadnych jasno komunikowalnych dla opinii publicznej zaleceń typu tak, uważamy, że prezydent jest winny temu i owemu. Z lektury raportu wynika, że Trump i jego otoczenie wielokrotnie starali się uciąć głowę dochodzeniu, co jest oczywiście bulwersujące, natomiast nie ma takiej puenty, dzięki której każdy mógłby zrozumieć, tak, prezydent zrobił coś niedobrego, powinniśmy coś z tym zrobić, coś w tym wypadku oznaczałoby impeachment, bo mówimy o urzędującym prezydencie, a wytyczne Departamentu Sprawiedliwości są takie, że urzędującego prezydenta postawić w stan oskarżenia nie wolno. Skoro raport nie zawierał żadnych konkretnych takich jasnych wniosków, prezydent od razu po jego publikacji powiedział, że został w nim kompletnie oczyszczony z zarzutów. Żeby w jakiś sposób jednak się odnieść do tego, kongresmeni zaprosili na Kapitol właśnie Roberta Muellera. Kongresmeni zadali mu takie pytanie, na które, proszę zwrócić uwagę, Mueller odpowiedział w bardzo krótki i stanowczy sposób. A co z oczyszczeniem z zarzutów? Czy faktycznie kompletnie oczyścił pan prezydenta z zarzutów? No. Więc podsumowując, biorąc pod uwagę te wszystkie grzechy i grzeszki prezydenta, a jest ich naprawdę mnóstwo, włącznie z faktem, że kiedy prezydent jedzie odpoczywać do należącego do niego kurortu Mar-a-Lago na Florydzie, gdzie przebywa dosyć często, Secret Service, czyli ochrona prezydencka, musi płacić firmie prezydenta za wynajem pokoi i pomieszczeń do prowadzenia działalności operacyjnej, więc naprawdę jest tego bardzo, bardzo dużo. I chociaż w Partii Demokratycznej aż wrzało od zawołań do impeachmentu, biorąc pod uwagę, że w zeszłym roku demokraci wygrali wybory i pojawiło się w Izbie Reprezentantów dużo świeżej krwi i tym bardziej jeszcze więcej nawoływań do tego, żeby impeachować urzędującą głowę państwa, to spikerka Izby Reprezentantów, demokratka Nancy Pelosi, stwierdziła w marcu, on nie jest tego wart. Szanowni Państwo, to jest po prostu bez sensu. Jest to awantura polityczna. Zostaliśmy ciężko nauczeni przykładem impeachmentu, raczej nie my, tylko nasi oponenci polityczni zostali ciężko doświadczeni przykładem impeachmentu Billa Clintona, że nie jest to procedura, która jest w stanie zatopić czyjąś prezydenturę, wręcz przeciwnie, może doprowadzić do zwyżki w notowaniach, w związku z czym jest to ryzykowna zagrywka lekko wabank, o ile nie będziemy mieli czegoś, co po prostu dobitnie pokaże, że prezydent nie jest dobrym człowiekiem, nie angażujemy się w ogóle w ten proces. Aż w końcu we wrześniu wybuchła długo oczekiwana przez demokratów bomba.